tej lekcji będziemy realizować podstawowy przepływ danych z użyciem Kafki Connect. Wróćmy jednak na chwilę do podstawowego przepływu danych ze slajdu poprzedniego. Potrzebujemy na wejściu jakiegoś źródła danych, który za pomocą Kafki Connect zostanie przekształcony z użyciem konektora i konwertera do strumienia bajtów, który trafi na klaster Kafki. W przykładzie, który będziemy realizować w tej lekcji, naszym źródłem danych będzie plik tekstowy, który za pomocą Kafki Connect będzie propagowany na odpowiedni topik oraz do wynikowego pliku tekstowego, który może być na przykład, gdybyśmy zastosowali jakiś rodzaj transformacji, przefiltrowaną kolekcją danych wejściowych. Do realizacji pierwszego przykładu z użyciem Kafka Connect potrzebujemy trzech plików konfiguracyjnych. Głównego pliku konfiguracyjnego, zależnego od używanego trybu, standalone czy distributed, pliku konfiguracyjnego dla źródła danych, source, pliku konfiguracyjnego dla miejsca, do którego mają trafić przetworzone dane, sink. Przed przystąpieniem do dalszych kroków upewnijmy się, że mamy zaktualizowane repozytorium z przykładami do niniejszego kursu. W tej lekcji istotny będzie folder Kafka Connect, w którym będziemy mieli kilka plików konfiguracyjnych. Tak jak wspomniałem w poprzednim slajdzie, jeden plik główny związany z ustawieniami Kafka Connect oraz jeden plik properties dla pliku, czyli też źródła danych i drugi dla systemu, do którego te dane będą eksportowane. Omówmy sobie pokrótce każdy z nich. Connect Standalone Properties, jak można się domyśleć po nazwie, jest to plik domyślny dla Kafka Connect uruchamianej w trybie Standalone. Mamy tu zestaw komentarzy oraz kilka parametrów domyślnych. Plik, który Wam teraz pokazuję i którego będziemy używać w tej lekcji, jest w zasadzie skopiowaną z katalogu pobranej Kafki wersją pliku dostarczanego właśnie dla Kafki Connect. Omówmy sobie pokrótce te podstawowe parametry. Bootstrap Servers, tak jak w przypadku konfiguracji klientów, producentów czy też konsumentów dla Kafki czy Kafki Streams, w poprzednich lekcjach potrzebujemy mieć zdefiniowaną listę brokerów Kafki, do których będziemy się łączyć, uruchamiając Kafkę Connect. Generalnie przed przystąpieniem do tej lekcji musimy się, tak jak w przypadku poprzednich, upewnić, że nasz ZooKeeper oraz Kafka Server są uruchomione w tle, gdyż tak jak w przypadku każdego innego zawartego w tym kursie elementu, Kafka Server musi być uruchomiony poprawnie, gdyż wszystkie operacje, jakie będziemy wykonywać, będą pośrednio wykonywane z użyciem serwera Kafki, co jest, myślę, dosyć oczywiste. Niezależnie czy korzystamy z biblioteki Kafka Streams, czy z rozwiązań takich jak Kafka Connect, podstawą do działania wszystkich tych operacji jest uruchamiany broker serwer Kafki. A więc tak jak w przypadku poprzednich przykładów, w sekcji Bootstrap Server zawieramy listę brokerów lub brokera, z którego będziemy korzystać. Sekcja Key Converter i Value Converter. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, wiadomości w Kafce mają postać klucz wartość. Konwertery dla Kafki Connect odpowiadają za konwersję danych wejściowych na formę przyjmowaną przez Kafka Connect. A więc zarówno klucz, jak i wartość muszą mieć przyporządkowane swoje konwertery. Domyślnie używamy tutaj JSON konwertera, którego źródło dołączyłem do repozytorium. Konwerter ten jest również skopiowany w całości ze źródeł dołączanych do projektu kawkowego. Możemy skorzystać z takiego gotowego konwertera, ale jeżeli mamy inne potrzeby, jeżeli chodzi o konwersję, możemy napisać swój własny, implementując odpowiednie interfejsy. Kolejno widzimy opcje związane ze schematami dla konwerterów oraz ścieżką i interwałem dla offsetów. Source Connector Properties. W plikach Properties związanych ze źródłem source'em oraz systemem, w którym mają być zapisane dane, czyli sinkiem, znajdziemy kilka opcji. Name to oczywiście nazwa zdefiniowana przez użytkownika, jeżeli chodzi o property konektora. Konektor class to klasa implementująca konektor. Warto zaznaczyć, że w naszych przykładach posiłkujemy się jedynie klasami konektorów czy konwerterami dostarczanymi bezpośrednio z czystą, w cudzysłowie, dystrybucją Kafki. Korzystając na przykład z dystrybucji dostarczanej z platformą Confluent, na przykład, możemy skorzystać z wielu gotowych do użycia konektorów. Czyli oprócz takiego File Stream Source Connector, który możemy się domyśleć po nazwie, pozwala nam na przyjęcie jako źródła danych pliku tekstowego. Z platformą Confluent mamy dostarczany zestaw gotowych konektorów, na przykład do rozwiązań takich jak ActiveMQ, ElasticSearch, ADFS, JDBC, JMS i wiele innych. TaskMax to maksymalna ilość zadań związanych z tą instancją konektora. File to nazwa pliku, który będzie wykorzystywany jako źródło danych do naszego przepływu. I topic, czyli topic, z którego będziemy korzystać przy uruchamianiu tego przepływu. I analogicznie dla sync properties, nazwa, klasa konektora. Zauważcie tutaj, że różnica jest, iż w konektor class używamy file stream source dla source connector, a dla sync connector file stream sync. Analogicznie TaskMax, nazwa pliku, który stanowi output w naszym przetwarzaniu, oraz topics, topic, czyli nazwa topiku, który wykorzystujemy przy uruchamianiu tego przepływu danych. Jeżeli lekcję z poniższego filmu nie wykonujesz na Windowsie, tylko na którejś z dystrybucji Linuxa lub macOSie, możesz pominąć następne kilka minut, natomiast ze względu na problemy, jakie napotkałem w uruchamianiu Kafki Connect Standalone bezpośrednio z poziomu systemu Windows, pozwoliłem sobie na małe obejście związane z użyciem Linuxa na Windowsie. Jest taka możliwość od dłuższego czasu na to, by zainstalować pełnoprawny terminal linuxowy, w zależności od tego, jaką dystrybucję lubimy, jako pewien podelement systemu Windows. Ja z tej możliwości skorzystałem. Możliwość ta pozwoliła mi uniknąć błędów, które nałożyły się w trakcie próby uruchamiania Kafki Connect w ramach bezpośrednio procesu systemu Windows. Natomiast problemów tych nie napotkałem w momencie, gdy korzystałem z konsoli linuxowej. Jak zainstalować sobie taką dystrybucję Linuxa jako część naszego terminala z użyciem Windows Terminal, tak byśmy mogli korzystać z tego w zasadzie analogicznie do standardowego command line'a Windowsowego. Jest to dosyć prosty proces. Najpierw musimy przejść do ustawienia. Z poziomu widoku ustawienia przechodzimy do aplikacji. Wybieramy programy i funkcje. Włącz lub wyłącz funkcję systemu Windows. oraz upewniamy się, że opcja podsystem Windows dla systemu Linux jest zaznaczona. Po zaznaczeniu klikamy na OK. I teraz jesteśmy w stanie zainstalować jako podsystem systemu Windows dystrybucję, która będzie nas interesować. Używając Windows Store wystarczy, że wyszukamy na przykład Ubuntu. W moim przypadku jest już to pozycja zainstalowana. Jeżeli tego nie robiliście wcześniej, pojawi się tu opcja zainstaluj. Przejdziecie przez proces instalacji, który jest dosyć intuicyjny. Po restarcie komputera będziecie w stanie otworzyć nowy terminal jako już podsystem dla systemu Windows. Potrzebne nam będą uprawnienia roota, sudo su. Przechodzimy do katalogu, w którym mamy zainstalowaną Kafkę. Interesuje nas oczywiście skrypt Connect Standalone. Jako parametry będzie on przyjmował 3 elementy. Jako pierwszy to będzie ścieżka do pliku ogólnego z konfiguracją dla Kafki Connect Standalone. Jako drugi będzie to plik związany ze źródłem danych dla naszego przepływu. I jako trzeci będzie to plik sync, czyli dla outputu naszego przepływu. Oczywiście wykorzystamy pliki properties, które omawiałem przed kilkoma minutami. Upewnijmy się więc, że sync oraz source są w odpowiednim miejscu. Będziemy jednak jeszcze potrzebowali na poziomie wykonywanego przez nas Connect Standalone SH pliku tekstowego, a raczej plików tekstowych, source file i sync file. Nasz source file powinien zawierać dane, które będą przetwarzane przez uruchomiony przepływ z użyciem Kafka Connect. Możemy sobie go wypełnić na przykład w taki sposób dla testów key1 value1, key2 value 2, i w ten sposób. A więc mamy plik source, mamy plik sync, mamy odpowiednie property, a więc jako input source connector properties, jako sync connector properties. Musimy też pamiętać, by się upewnić, że mamy stworzony odpowiedni topic. Create topic Kafka Connect. Zanim uruchomimy przepływ Kafka Connect, chcemy upewniać się, że na odpowiedni topic trafiły dane z pliku source input file, a więc uruchommy jeszcze jakiś konsumer konsolowy. I uruchommy przepływ. Gdybyście świeżo po zainstalowaniu swojej podpowłoki Ubuntu w Windowsie napotkali się z takim komunikatem, musicie pamiętać o tym, że ta instancja Linuxa nie jest w stanie korzystać z Java, którą zainstalowaliśmy w ramach Windowsa, dlatego szybko należy przeprowadzić taką instalację. W trakcie instalacji możecie być zmuszeni do wykonania jeszcze polecenia apt-get-update. Kto oczywiście na co dzień korzysta z systemów linuxowych, mniej więcej będzie zaznajomiony z tymi poleceniami. Także przechodzimy przez kolejne kroki instalacji. Po doinstalowaniu Java ponownie możemy wykorzystać nasze polecenie. Jak widzimy, uruchomione w tle konsument zczytał już wiadomości, które przekazaliśmy z użyciem Kafki Connect na topic. Warto byłoby sprawdzić, czy system Kafka Connect będzie na bieżąco reagował na zmiany w pliku tekstowym, a mianowicie jeżeli dodamy coś do tego pliku tekstowego, czy te zmiany zostaną natychmiast odzwierciedlone na topiku. I jak widzimy, zapisana zmiana od razu została odzwierciedlona na topiku. Przepływ danych działa więc prawidłowo. Jak możemy zauważyć, zmiany odzwierciedlane są na wiadomościach w topiku niemal natychmiastowo. Również synchronizacja z naszym plikiem sync, czyli tym, który przechowuje dane jako output system naszego przepływu, są tożsame z tym, co zostaje wprowadzone do pliku source file. Bez napisania więc jakiejkolwiek linii kodu, z użyciem kilku plików konfiguracyjnych oraz systemu Kafka Connect, stworzyliśmy przepływ danych, który z pliku tekstowego odczytuje dane, które następnie dystrybuowane są na topic oraz do systemu output, który w naszym przypadku ma postać prostego pliku tekstowego. Kafka Connect daje możliwość komunikacji z relacyjnymi bazami danych za pomocą konektorów wykorzystujących sterowniki JDBC – Java Database Connectivity. Kafka Connect JDBC Sink Connector pozwala na eksportowanie danych z topików Apache Kafka do każdej relacyjnej bazy danych, która jest wspierana odpowiednim sterownikiem JDBC. Kafka Connect JDBC Source Connector pozwala na importowanie danych z baz danych z użyciem sterownika JDBC do odpowiednich topików Kafki. Aby lepiej zrozumieć, jak działa konektor JDBC dla Kafki Connect, zaczniemy od przykładu z użyciem JDBC Sink Connectora, w którym dane z topiku Kafki będą trafiały do Kafki Connect, gdzie z użyciem odpowiedniego konektora i konwertera zostaną przekazane do relacyjnej bazy danych. W naszym przypadku będzie to MySQL. Tak jak w przypadku przykładów z poprzednich lekcji, przed przystąpieniem do realizacji tego przykładu musimy się upewnić, że serwer ZooKeepera i serwer Kafki są uruchomione w tle. Aby przejść do dalszej części, musimy skopiować dwa jary, dwie biblioteki javowe z repozytorium dołączonego do tego kursu z folderu Kafka Connect JDBC, Kafka Connect JDBC i MySQL Connector Java do katalogu libs w miejscu, w którym wypakowaliśmy Kafkę do realizacji zadań z poprzednich lekcji. Tam szukamy katalogu libs i kopiujemy te dwie biblioteki. Następnym krokiem będzie uruchomienie Kafki Connect. Wykorzystamy do tego terminal Ubuntu zgodnie z przykładem związanym z użyciem Kafki Connect na plikach tekstowych. Plikiem, który nas interesuje, jest connect distributed sh. Skorzystamy w tym przypadku z trybu uruchomienia distributed, żeby zapoznać się ze sposobem, w jaki można zarządzać konektorami w Kafce Connect z wykorzystaniem REST API właśnie dla Kafki Connect. Jako parametr connect distributed sh przyjmuje plik konfiguracyjny connect distributed properties znajdujący się w katalogu config, jeden poziom wyżej. Zanim jednak dokonamy uruchomienia, zajrzyjmy do tego pliku. Znajduje się on w katalogu, w którym mamy Kafkę, w podkatalogu config. Jest to plik o domyślnej strukturze, dostarczany w tej postaci wraz z paczką Kafki. Najbardziej istotne fragmenty to linie 30-31 i 34-35. Key converter i value converter to oczywiście nazwy klas wraz z pakietem odpowiadające za konwersji danych w Kafce na format, który będzie następnie przetwarzany w ramach Kafka Connect. Będziemy używać JSON-ów, dlatego używamy również domyślnie istniejących w Kafce, dostarczanych z Kafką konwerterów JSON Converter dla klucza i wartości. Natomiast w liniach 34-35 określamy, czy przesyłane wiadomości w formacie JSON będą posiadały odpowiedni schemat. Przykład wiadomości z takim schematem jest oczywiście w repozytorium w folderze Kafka Connect. Jeżeli mamy w liniach 34-35 Key Converter schemat Enable jako true, powinniśmy przesyłać wiadomości, które mają taki format jak ten JSON with schema txt. Najbardziej istotne jest to, by klucze schema i payload były na najwyższym poziomie. Kolejno określamy typy wartości, jakie będą posiadały wiadomości w naszym JSONie. Tak jak tu widzimy, mamy dwa pola ID i value, a payload jest to właściwa część przesyłanego JSONa, czyli wartości dla pól, które zdefiniowaliśmy w sekcji fields. Mając już więc wyjaśniony plik Connect Distributed Properties, możemy uruchomić Kafkę Connect. Jeżeli Kafka Connect jest uruchomiona, możemy przejść teraz do zajęcia się bazą MySQL. Przechodzimy do instalacji serwera MySQL. Uruchamiamy serwis MySQL. Przechodzimy do konfiguracji. Stwórzmy teraz bazę danych, którą będziemy wykorzystywać. Jak widzimy, baza Connect Test została stworzona poprawnie. Stwórzmy jeszcze użytkownika, którego będziemy wykorzystywać do definiowania połączenia z bazą Connect Test. Stwórzmy teraz odpowiedni topic, który będziemy wykorzystywać przy tworzeniu przepływu. Oczywiście wykorzystamy do tego skrypt Kafka Topics SH. Nazwiemy go test JDBC Sink. Topik utworzono poprawnie. Mamy uruchomiony serwer ZooKeepera, serwer Kafki, Kafka Connect. Stworzyliśmy bazę danych MySQL, która będzie wykorzystywana do przyjmowania wiadomości nadanych z użyciem producenta Kafki. Czas teraz na dodanie konektora z użyciem REST API i uruchomionej Kafki Connect. Użyjemy do tego gotowego polecenia dla kurla, który jest udostępniony w ramach repozytorium dołączonego do dzisiejszego kursu. Przeanalizujmy sobie krótko tego curla. Widzimy, że wykonujemy request HTTP typu POST na adres, pod którym domyślnie jest uruchomiona Kafka Connect. Przesyłamy JSON-a. Nazwa tego konektora to JDBC Sink MySQL. Wykorzystujemy konektor JDBC. Łączymy się na domyślnym porcie do bazy MySQL dostępnej pod adresem lokalnym do bazy Connect Test. Connection User, w tym przypadku będzie to logowany hasłem Topics. Topic, który utworzyliśmy przed chwilą, to test JDBC Sync. AutoCreate True pozwala konektorowi na automatycznie utworzenie tabeli odpowiadającej nazwie topiku. Aparam Task Max odpowiada maksymalnej ilości zadań, jaka powinna być stworzona dla tego konektora. Wywołajmy teraz to polecenie curl. Dla uniknięcia problemów przy wklejaniu polecenia do terminala zminifikujmy sobie tego JSON-a, który jest sercem konektora, który będziemy teraz wysyłać. Obojętnie, którym narzędziem oczywiście to zrobicie. Można to też pluginem do Notepada++. Teraz curl. Ciało naszego zminifikowanego JSON-a. I końcowy fragment. Aby sprawdzić, czy konektor został przez nas dodany poprawnie, wywołujemy również curla /connectors. Widzimy, że JDBC Sync MySQL działa w tle poprawnie i możemy też uzyskać więcej detali dotyczących zadań powiązanych z danym konektorem. /connectors/jdbc-sync-mysql-tasks-pipe-jq. Jak widzimy, konektor zgodnie z informacjami, które mamy zdefiniowane w naszym pliku tekstowym dołączonym do kursu, jest aktywny dla naszej Kafki Connect. Przed nadaniem wiadomości na odpowiedni topic zalogujmy się do MySQL z użyciem użytkownika, którego tworzyliśmy wcześniej. I sprawdźmy, czy istnieje jakakolwiek tabela w bazie danych Connect Test. Nie ma takich tabel. Zgodnie z konfiguracją, którą przekazaliśmy do naszego konektora, tabela dla bazy danych Connect Test, tabela o nazwie Test JDBC Sync, powinna zostać utworzona automatycznie w momencie, gdy zadziała Kafka Connect, reagując na wiadomość z topiku. Nadajmy teraz nową wiadomość z poziomu odpowiedniego topiku. Kafka, console, producer, broker, list, topic, gdzie nazwa topiku to test JDBC Sync. Podobnie jak w przypadku konfiguracji związanej z konektorem, zminifikujemy zawartość JSON-a z odpowiednim schematem. Takiego JSON-a przekażemy do producenta. Jak widzimy, w Kafce Connect pojawiły się odpowiednie logi. Sprawdźmy teraz, czy w bazie danych MySQL pojawił się odpowiedni wpis. Jak widzimy, pojawiły się dwa wpisy z odpowiednią wartością związaną z JSON-em, którego zdefiniowaliśmy sobie w naszym pliku JSON schemat.txt. Możemy nadać jeszcze jedną wiadomość. Jak widzimy, przepływ działa poprawnie. Skoro mamy już omówiony przykład dla Sync konektora, przeanalizujemy teraz przykład dla Source konektora, czyli operację odwrotną w stosunku do tego, co omawialiśmy do tej pory w niniejszej lekcji, czyli źródłem danych będzie dla nas baza MySQL, a dane będą miały trafiać na konkretny topic lub topiki w zależności od konfiguracji. Mając wiedzę z poprzedniej wersji przepływu dla Kafki Connect, wiemy już, że musimy się upewnić raz jeszcze, czy ZooKeeper, Kafka Server oraz Kafka Connect są uruchomione w tle. Ponieważ źródłem danych dla naszego przepływu będzie odpowiednia tabela w bazie MySQL, przygotujemy sobie taką tabelę. W repozytorium Kafka Connect JDBC znajdziecie do tego celu dwa przydatne skrypty. Jeden z nich to komendy do MySQL-a, część z nich już wykorzystaliśmy w poprzednim przykładzie, a drugi to przykład curla analogiczny do tego, co robiliśmy na przykładu z Sink Connectorem, tyle że w tym przypadku dla Source Connectora. Zacznijmy więc od stworzenia tabeli w istniejącej już bazie danych. Jak na razie widzimy, że mamy tabelę z poprzedniego przykładu, też JDBC Sink. Stwórzmy sobie tabelę JDBC Source z dwoma polami, identyfikatorem, który będzie tworzony automatycznie oraz wartościami. Tabela utworzona poprawnie. Dodajmy kilka przykładowych rekordów do tej tabeli. Są value 1, są value 2, są value 3. OK. Jak widzimy, w tabeli też JDBC Source są 3 rekordy. Teraz powinniśmy, skoro mamy już uruchomione wszystkie niezbędne składniki, zadbać o to, by za pomocą REST API Kafki Connect dodać odpowiedni konektor dla naszego źródła, czyli tabeli test JDB Source. Jak widzimy, struktura tego konfiga jest bardzo podobna do Sink konektora. Omówmy sobie kolejno pola. Konektor class analogicznie do przykładu Sink Connector, IO, Confluent, Connect, JDBC, JDBC Source Connector zamiast JDBC Sink Connector. Maksymalna ilość zadań, connection URL do bazy danych, nasz username, nasz hasło do bazy danych, mode incrementing, czyli nowo dodawane rekordy będą odzwierciedlane w topiku. Table whitelist, czyli nazwa zgodna z tabelą, którą utworzyliśmy przed chwilą w naszej bazie danych MySQL. I prefiks topiku, który będzie używany przy automatycznym tworzeniu topiku dla tabeli w bazy danych. Będzie to topic name, incrementing column name ID, czyli to pole, ta kolumna w bazie danych, która jest reprezentantem tego, że tworzone są nowe rekordy. Pol interval milliseconds 1000. OK. Tak jak w poprzednim przypadku zminifikujemy sobie ten tekst do pojedynczej linii. I możemy tutaj tego gotowego curla kleić. OK. Kafka Connect, jak widać, wykryła odpowiedni konektor. Sprawdźmy teraz listę topików dostępnych w naszym klastrze lokalnym kafkowym. Kafka Topics List ZooKeeper localhost 2181. Jak widzimy, wśród listy topików istnieje dodany automatycznie przez Kafka Connect topic name test JDBC Source, gdzie test JDBC Source to nazwa tabeli MySQL, a topic test, topic name to nasz prefiks. Żeby było to czytelniejsze, oczywiście powinienem dodać jeszcze jeden podkreśnik dolny, no ale myślę, że nie wpływa to na zrozumienie tego, co właśnie zaszło. Czyli jeszcze raz, dodaliśmy nowy konektor, który na podstawie tabeli w bazie danych określonej w konfiguracji stworzył automatycznie nowy topik i na tym topiku możemy nasłuchiwać danych, które będą wysyłane z bazy danych. Kafka console consumer topic from beginning bootstrap server localhost 9092. Jak widzimy, na topiku znalazły się 3 wiadomości. Każda z nich odpowiada wartościami temu, co jest aktualnie w bazie danych. Jeżeli chcemy zobaczyć, czy następne wartości będą dodawane również na topik automatycznie, dodajmy 2 nowe rekordy. I jak widzimy, są value 4, są value 5, pojawiły się na topiku automatycznie. Tak więc topik będzie odzwierciedlał na bieżąco zmiany w bazie danych, którą skonfigurowaliśmy za pomocą konektora, przepływ JDBC Source działa poprawnie.